Szanowni Państwo, nie można mówić o Koszalinie w ujęciu regionalnym, nie mówiąc o szpitalach, tych dwóch szpitalach regionalnych, które mamy w Koszalinie, ale również i szpitalu w Kołobrzegu. Mówię o tym celowo, dlatego że tam rozpoczęliśmy lub rozpoczynamy bardzo duże inwestycje za bardzo duże pieniądze, które są oczywiście bardzo, bardzo potrzebne. Pamiętacie Państwo, parę miesięcy temu na konferencji prasowej informowaliśmy o 20 milionach dla szpitala wojewódzkiego w Koszalinie na m.in. remont ostatniego z niewyremontowanych jeszcze oddziału pediatrycznego. Te pieniądze, te 20 milionów okazały się niewystarczające po tym lawinowym wzroście cen, który nastąpił. Dołożyliśmy 7 milionów złotych do tych 20, tak aby szpital mógł te inwestycje zrealizować. Wiem, że już jest po pierwszym przetargu i został wybrany wykonawca na remont tej części pediatrycznej, bo jeszcze później zakaźna i wyposażenie szpitala, to jakby w drugiej części, ale te pieniądze już są i ta inwestycja absolutnie nie jest zagrożona, ona będzie realizowana, rozpoczęta jeszcze w tym roku. Szpital, drugi szpital, czyli ten popularnie zwany Gruźlik, też doczeka się swojej realizacji inwestycji. Jeszcze też w tym roku podpiszemy umowę z dyrektorem szpitala na budowę Centrum Opieki Długoterminowej na około 13 do 14 milionów złotych, bo taki jest między innymi kosztorys. Szanowni Państwo, kilka lat temu stworzyliśmy ZIT, tak aby koszalińsko-kołobrzesko-białogardzki obszar funkcjonalny rozwijał się w sposób bardziej zintegrowany, żeby te inwestycje, które powstają w tych miastach albo tych 16 gminach, bo to znacie szersze ujęcie, aby te inwestycje były bardziej efektywne, żeby bardziej oddziaływały na siebie i bardziej przenikały. Żeby to, co służy najbardziej inwestycjom i rozwojowi, to oczywiście komunikacja. Dlatego też powstaje droga S6 między Koszalinem a Kołobrzegiem. Dlatego przystąpiliśmy do projektowania i za chwilę przystąpimy do modernizacji drogi 163, która łączy Białogard z Kołobrzegiem. Dlatego też budujemy trasy rowerowe. Zobaczcie Państwo, że nawet trasy rowerowe, te główne trasy rowerowe, które te 1100 km, które realizujemy, one też przychodzą, ta trasa nadmorska przychodzi z Kołobrzegu do Koszalina i ta trasa, która ma priorytet trzeci, czyli Bałtyk Wałcz, również idzie z Koszalina, Kołobrzegu i łączy się w Białogardzie. Te trzy miasta są połączone w zasadzie w każdy sposób. Trzecim elementem, który służy rozwojowi, który też chcemy wzmocnić, to jest kolej. Tutaj koleżanka i kolega trzymają tablicę, na których chcemy zaprezentować i pokazać to nowum, to co chcemy jakby uruchomić, jakby na nowo stworzyć i zademonstrować. Szybka kolej środkowo-pomorska. Te trzy miasta są połączone koleją, która ma trakcję elektryczną. Zwiększymy, zagęścimy siatkę połączeń, tak aby stworzyć coś w rodzaju SKM-ki. Mamy taką SKM-kę w Gdańsku, w Trójmieście. Tworzymy też w Szczecinie Szczecińską Kolej Metropolitalną i coś na wzór tego powstanie też również tutaj w naszym koszańsko-kołobrzesko-białogarskim obszarze funkcjonalnym, czyli szybka kolej środkowo-pomorska. Dzisiaj podpiszemy z panem prezydentem taką deklarację współpracy na rzecz powstania tej środkowo-pomorskiej szybkiej kolei. Również takie same deklaracje podpiszę dzisiaj z kandydatką na prezydenta Kołobrzegu, panią Anną Mieczkowską, również kandydatką na burmistrza Białogardu, panią Emilią Bury. Jesteśmy wszyscy zdeterminowani do tego, aby tą kolej uruchomić, aby ta siatka połączeń była tak gęsta jak w tej właśnie klasycznej SKM-ce. Tak, aby ludzie nie musieli już tak nadmierny sposób korzystać z samochodu, aby przesiedli się na kolej. Podobnie jak to się dzieje w innych miejscach. Jesteśmy gotowi. Dlaczego też mówimy o tym dopiero teraz? Bo w połowie września przyjechał ostatni pociąg z 27 zamówionych przez województwo zachodniopomorskie. Nasz tabor liczy 75 nowoczesnych, ale naprawdę nowoczesnych, nie wyremontowanych, tylko nowych, nowoczesnych pociągów. Jesteśmy gotowi do tego już dzisiaj, żeby tą kolej uruchomić. Oczywiście to będzie wymagało zaangażowania finansowego ze strony zarówno województwa, jak i tych trzech miast. Coś na wzór Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Tam też Gryfino, Goleniów, Stargard i Police też uczestniczą finansowo w tym projekcie. I chcielibyśmy też tutaj na wzór Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej uruchomić
szybką kolej środkowo-pomorską w naszym obszarze funkcjonalnym.